Siemaneczko, witam was z południową, może tak powiem. Mistrz ogarniętości wita się z wami jako pierwszy. Mistrz nieogarniętości, czyli Adzi, właśnie je śniadanie, a operator jedzie na zakupy, bo musi jeszcze kupić mięsko na grilla i zamarynować. Tak, kupiliśmy wczoraj chlebu. Tak, nie kupiliśmy wczoraj cycków skóry. No ale dobra, dzisiaj jadę, zaraz właśnie wskakuję do tego, ja już jestem po śniadaniu. Przyjeżdżam, marynuję mięsko, Adzi będzie ogarniała się i będzie przygotowywać inne pyszności. Zależy, jak długo jest pyszności. Śniadanie zajmie. Ja bym ci radził się pośpieszyć. Ale nie ma takiego słoneczka jak wczoraj dzisiaj. Ale ma później wyjść. Uuu, chmurki chodzi. Mają być do godziny 13-14, a to znaczy jest słonko. Nie ma, jest tam mgiełka. Je, no ale przebija się słonko przez tą mgiełkę, przez te chmurki takie. Ale jest nie najgorzej, muszę wam powiedzieć. Adzi szama śniadanie. Smacznego. Bardzo szybkie śniadanie. Bardzo szybkie, bo nie masz czasu niestety, bo kto długo śpi, ten później nadrabia. Kto chodzi późno spać, ten dostaje operację. Nie, poszliśmy spać o drugiej nad ranem, a ja wstałem, było po 9, a Adzi teraz. Nie teraz, tylko pół godziny temu. Dobrze, pół godziny temu, tak. Ja kończę właśnie renderować filmik dla was na dziś i uciekam na zakupy. Wyzwanie na dzisiaj to śmierdzące fasolki i powiem wam, że mam pełne gacie, a najbardziej boję się psiej karmy, czyli to jest ta fasolka, którą w pierwszym filmiku tego typu, podlinkuję wam na dole, miałam chyba 2 albo 3 razy. O Boże, OMG, no nie wiem, zobaczymy co będzie dzisiaj, jestem ciekawa, na jakie śmierdziuchy dzisiaj trafię. Operator wrócił, obrabia cyckie, a ja przelewam kompot, zobaczcie, tutaj jeden pojemnik kompotu. A tutaj druga butla kompotu. Kompotu jak na wesele. Ale chyba muszę troszeczkę przelać z tego, bo jak mi się ta butelka będzie chwiać, to chyba ja coś tak. Czuję, że tutaj się może wylać. Chyba tak. Dobra, przelewam do tego większego. Nasi goście są w drodze, a Adzi szpera w szafie i szuka jakiejś kreacji. Dzisiaj będziemy mieli jeszcze dodatkowo nagrywki, a później grill. No i to w wniosku, że nie mam się w co. Cała szafa ciuchów i nie ma w co się ubrać. To jest to. No nie ma. Czy wszystkie kobiety mają takie problemy, że nie mają się w co ubrać? Ja otwieram, biorę pierwszy z brzegu i już jestem ubrany. To lepsze, całe lato mam tutaj w tym przeźroczystym plastikowym pojemniku. A ja dzisiaj do szafy zaglądam, gdzie są moje spodenki, bo jest tak ciepło. Pomyślałem sobie, a wskoczę spodenki, krótki rękawek i spoko. Jak będę jechał po filety. Patrzę na wieszak, a tu żadnych spodenek nie mam. Ja pytam się, gdzie moje letnie spodenki? Już kurde, 4 czy 5 dzień tak ciepło, a ja spodenek w ogóle nie mam tutaj na wieszakach. A Adzi mówi, tam w pojemniku, gdzie lato jest złożone. I musiałem kopać dzisiaj. To wszystko jest zmian, tam się nie chce prasować. Masz czas, goście jeszcze nie dojechali, także jeszcze masz chwilę. Możesz zdąży się ogarnąć. Jesteś mistrzynią ogarniania. Ja się na własny pogrzeb spóźnię na mnie. To już jest w górę ustalona. Jesteś mistrzynią ogarniętości. Nie jestem nieogarem. Wiem. Tylko chciałem ci tak wiesz. Jestem nieogarem, jeżeli chodzi o. Chciałem ci zacukrować. Tak, a ja się chcę przyznać szczerze. Bądź szczery! Nie dobra, jestem kłamać. Szczery, jesteś nieogarem życiowym i nigdy na czas nie jesteś. No dobra, nie będę tak szczery! Przypuszczam, że za chwilę goście zapukają do drzwi, a ty będziesz a dalej ja w szlafroku. Tak jest. Zobaczcie, jak działamy! Zanim będzie nagroda w postaci grilla, musieliśmy nadmuchać tyle balonów! A jeden z naszych gości to oczywiście, zaraz tu przejdę, bo nie chcę pokazywać okna, Asia! Siema! Mamy balony i będziemy, tak, będziemy nagrywać filmiki. Mamy balony, mamy sushi w postaci żelek i mamy fasolki i mamy jeszcze... Oreo! Tego się boję. Także będzie się działo, będzie dużo, śledźcie kanały wszystkie 3, bo będzie zabawa. Tak, będzie wesoło w czerwcu na naszych kanałach. O, tak. I słodko. Też, o, bardzo. My jesteśmy właśnie po nagrywkach, ostatni film był najlepszy. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to... Tak, operator jadł kozę, musicie koniecznie obejrzeć. Tak, bardzo pyszną kozę z nosa zjadłem.
Nie, jedliśmy fasolki, dziewczyny pojadły tak fasolek, że aż im się odbija i powiedział, że już nie mają ochoty na grilla. Nie, się odbija. Nawet nie mają ochoty na grilla. Macie ochotę na... Chcesz zagryźć, tak, my szybciej. Tak, nie, zaraz odpalimy grilla, wrzucamy mięsko, wszystko jest przygotowane, także będziemy grillować. I tak, ciemna noc nastała, nasi goście już pojechali, a my z Adzie jeszcze siedzimy, oglądamy telewizję. Czekam na jakiś dobry film, ale na razie nic ciekawego nie ma w telewizji. Oglądamy teledyski. No i my będziemy się żegnać z wami, życzymy wam miłych snów, jeżeli oglądacie to w dzień, to miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Bye!